audycja popularno-naukowa. Kim był autor Kroniki Polskiej? To jedna z największych tajemnic naszej historiografii, której, proszę Państwa, od stuleci nie udaje się rozwiązać. W XVI wieku historyk i pisarz Marcin Kromer zasugerował, że anonimowy autor musiał pochodzić z Francji, a zatem był Gallem. No i tak już zostało. Od tego czasu pojawiło się kilka hipotez tożsamości Galla Anonima. A to, że pochodził z Flandrii, a to, że pochodził z Niemiec, potem z Węgier, a może z Włoch. Mój dzisiejszy gość od lat zajmuje się tym problemem i jest chyba bliski zidentyfikowania anonima. W poznańskim studiu Polskiego Radia jest profesor Tomasz Jasiński, mediewista z Wydziału Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, dyrektor Biblioteki Kurnickiej Polskiej Akademii Nauk. Witamy, panie profesorze. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór państwu. Kilkanaście lat temu przedstawił pan argumenty wskazujące, że autor Kroniki Polskiej był mnichem klasztoru świętego Mikołaja z weneckiej wyspy Lido. Teraz nieco pan modyfikuje i uzupełnia tę hipotezę, ale najpierw przypomnijmy, dlaczego w ogóle Wenecja i dlaczego Lido i dlaczego ten klasztor? Tak, więc Wenecja nadal pozostaje aktualna. Oczywiście autor już w moim przekonaniu nie był Włochem, ale Gall Anonim z całą pewnością napisał historię o translacji świętego Mikołaja z Myry, to dzisiaj jest miejscowość w Turcji, do klasztoru świętego Mikołaja na Lido. I to było wielkie odkrycie pani profesor Danuty Borawskiej w 1965 roku, jak ona to opublikowała. Że to była jedna i ta sama osoba, Gall Anonim, który napisał naszą kronikę i autor tej translacji. A translacja tutaj to... tylko zrobię króciusieńki nawias. Translacja, czyli to była historia o tym, w jaki sposób szczątki świętego Mikołaja zostały przeniesione właśnie z tego Bliskiego Wschodu do klasztoru na Lido. Tak jest i... To było wielkie odkrycie, że właśnie nasz Gall jest mnichem z Lido i napisał obydwa dzieła. Ale pani profesor, powiedziałbym tak, nie miała pewnych kompetencji w dziedzinie neofilologii łacińskiej, nie potrafiła zanalizować rytmiki. I to spowodowało, że wszyscy tę teorię porzucili. I ja w 2005 roku ją odkurzyłem. Z jednej strony spotkałem się ze wsparciem i z przychylnością wybitnych uczonych, ale z drugiej strony z bardzo ostrymi atakami. No i wtedy powiedziałem tak, skoro wszyscy moi przeciwnicy piszą, że wtedy wszyscy tak samo pisali, takim samym nawet słownictwem, takim samym rymem i takim samym rytmem. To ja muszę to sprawdzić. Zbudowałem specjalny program komputerowy. Informatyk go napisał. Włożyliśmy do tego programu 900 tysięcy stron, 19 tysięcy tytułów łacińskich to 1200. No, mnóstwo odkryć się dokonało na skutek tego programu, ale przede wszystkim pokazał, że są tylko te dwa dzieła. Gall był po prostu niepowtarzalny kronikarzem i nie ulegało już wątpliwości, że napisał jedno i drugie dzieło. I stąd wniosek był prosty. Był on mnichem klasztoru świętego Mikołaja na Lido, bo nawet tam pisze, że przebywał w tym klasztorze, sprawował nieszpory, że udał się z tymi Wenecjanami na wyprawę do Ziemi Świętej. Czyli zdradza, panie profesorze, Gall swój życiorys w czasie pobytu w Wenecji, w tym tak dziele jest, translacja świętego Mikołaja. Redaktor, to wszystko zdradza. Ale już wtedy mnie dręczyła jedna rzecz. Jak pisze naszą Kronikę Polską, to widać, że on się identyfikuje z Polakami. Natomiast tam czuć pewien chłód i poza tym doskonała znajomość słowiańszczyzny południowej, najbliższej właśnie Istrii, Dalmacji, Chorwacji. I teraz postanowiłem napisać jeszcze taką rozprawkę o słowiańszczyźnie w Kronice Polskiej. Gall opisuje słowiańszczyznę bardzo krótko. I kiedy przyjrzałem się temu opisowi, jest on arcydziełem pod względem rytmiki, rymów. No i to mnie trochę zdziwiło.
co właściwie go ta słowiańszczyzna aż tak obchodziła, że on w ten sposób ją czcił. Część polskich badaczy mówi, to nie jest o słowiańszczyźnie, to jest o Polsce i dlatego on tak pięknie pisze. Ale nieprawda, na samym końcu tego hymnu słowiańskiego pisze, przepraszam was, no, że pisałem nie na temat, bo moim tematem jest Polska i Bolesław Krzywousty. Czyli sam wiedział, że wtrącił. I te wtrącenie zawiera też pewne treści. Otóż pisze, że tam słowiańszczyzna dochodzi do Wenecji i do Akwilei. Żaden człowiek, który nawet byłby Słowianinem gdzieś na Rusi, w Czechach, nigdy by takich granic nie napisał. To była słowiańszczyzna południowa. Ale na tym nie koniec. Ten autor, czyli ten nasz Gal Anonimi Mnich Lido, on znał na tyle język słowiański, że tej wymowy, tego języka słowiańskiego nie wyzbył się będąc tu w Polsce, czyli ciągle wymawiał w nauczonym lub swoim języku słowiańskim wyrazy. Ale czyli są, panie profesorze, w kronice slawizmy, ale pan uważa, że one są pochodzenia chorwackiego, że one wzięte są z języka chorwackiego, tak? Oczywiście. I mamy jeszcze dowód. Mianowicie, kiedy pisze o śmierci Bolesława Chrobrego, to nagle zamiast użyć słowa wszyscy, używa słowa tak, jak się używało w dokumentach tylko i wyłącznie w Dalmacji. Otóż w tej Dalmacji mieszkali z czasów jeszcze starożytnych Romani, czyli Rzymianie i Słowianie, Chorwaci, którzy przyszli tam w VII wieku. I w dokumentach pisało się latini et sklawi, czyli łacinnicy i Słowianie. I Gal ten formularzowy zwrot z dokumentów dalmatyńskich wkłada w wiersz, no bo akurat mu tu pasowało w rytmie. No i wreszcie, kiedy widzimy go, znowu powracamy na chwilę do tej naszej translacji, historii o translacji, to tam dowiadujemy się, że Gal z wielką uwagą obserwuje wpłynięcie floty weneckiej do Zadaru. To najważniejsze, poza może Splitem, miasto Dalmacji, Chorwacji, a wiemy skądinąd, że właśnie w 1091 do 1105 były bardzo ważne wydarzenia w tej Chorwacji. Miejscowa dynastia wymarła. I Gala się daje wyraźnie zidentyfikować jako stronnika tej partii dalmatyńskiej. A partia dalmatyńska wcześniej przynależała do stronnictwa prowęgierskiego. Jaka tam była sytuacja? Otóż sytuacja tam była taka, że po śmierci ostatniego, a prawie ostatniego władcy, Zwonimira, pozostała wdowa po nim Helena. To była siostra króla węgierskiego Władysława, o którym musimy pamiętać, że był wychowany w Polsce. Nasza Helena też niewątpliwie jakiś czas musiała być w Polsce i ona była siostrzenicą Kazimierza Odnowiciela. I teraz, gdy wiemy, że nasz Gal, nasz mnich z Lidą należał do jakiejś frakcji politycznej i go przymierzymy do tego stronnictwa prowęgierskiego, nagle możemy odczytać całą wielką jego miłość do króla węgierskiego Władysława. I cała relacja o tym Władysławie, jest o nim bardzo dużo w kronice, napisane w sposób bardzo specyficzny. Ale właśnie przebija się ta miłość siostrzana tej Heleny, bo ten nasz Władysław interweniował w Chorwacji, uratował tę Helenę, wprowadził swojego bratanka na tron chorwacki, Almosza, czyli Gal, uważam, że był Chorwatem, pochodził tak moim zdaniem z takiej rodziny urzędniczej, gdzie właśnie wszystko słyszano, musiał się obracać w kręgu albo jego rodzice, tej właśnie Heleny, musiał się bardzo cieszyć z interwencji króla węgierskiego, ale powracam do tego stronnictwa. Otóż uważam, że jeżeli był mnichem benedyktyńskim, a to wiemy, że był, bo on nie mógł być
być żadnym innym mnichem. To tylko jeden klasztor w Chorwacji był taki, miał być klasztor świętego Bartłomieja w Kninie i tylko tam mógł pełnić taką rolę. I jeżeli nawet powiążemy go właśnie z tym stronnictwem węgierskim, to wtedy rozumiemy, że po 1095 roku, kiedy te wpływy tegoż Almosza upadły, to resztka tej partii węgierskiej skupiła się wokół partii dalmatyńskiej. Ci Dalmatyńczycy szukali wsparcia w Wenecji, czyli pobyt Galla w Wenecji jest jak najbardziej zrozumiały. Czyli on z ojczyzny przeniósł się na Lido do Wenecji, do tego klasztoru. Ale potem ja jeszcze go wytropiłem w Niemczech przez jakiś krótki okres. Jest taki słynny klasztor Reichenau, Augia. To jest teren Szwabii. Bo po prostu ten almosz uciekł do Niemiec. Panie profesorze, no dobrze, ale jeśli już jesteśmy w Szwabii, to jak to połączyć ze słowami samego Galla, który mówi, że dołączył do orszaku księcia Bolesława Krzywoustego na Węgrzech, kiedy ten w 1113 roku był tam z pielgrzymką pokutną w klasztorze świętego Idziego? Panie redaktor, 3 sekundy zanim do tego dojdę. Moim zdaniem ten polityk, którego on wspierał, czyli almosz, był szwagrem naszego Bolesława Krzywoustego i już w 1106-7 roku przybył do Polski. Czyli panie profesorze, przepraszam, czyli by to znaczyło, że on już był na usługach Bolesława Krzywoustego, zanim pojechali wspólnie na tę pielgrzymkę na Węgry? Z całą pewnością. On jeszcze pisze, że Bolesław ograniczyłby się do chleba i wody, no ale podróż była męcząca. Szedłby pieszo, ale było daleko. No, jednym słowem, Krzywousty jechał sobie jak monarcha, cynicznie łamał te wszystkie... No, pokutne założenia. Tak. A Gal złośliwie to podawał i musiał być tego świadkiem, bo gdyby on był tam w tym klasztorze, tak jak inni uważają... Czyli świętego Idziego na Węgrzech. Tak jest. To nie opisałby, co ten władca, czyli Bolesław Krzywousty, robił, zanim tam doszedł. Panie profesorze, fascynująca historia. Ja myślę, że będą jeszcze okazje, żeby powrócić do tego tematu. No zresztą czekam na też opinie innych historyków, bo przypuszczam, że pan profesor otwiera nowy rozdział namysłu i badań nad Galem Anonimem. Zobaczymy, co powiedzą. A jeszcze jedno, właśnie, bo posłałem Chorwatom, także tam się spodziewam też, już zresztą te ich maile są reakcją. No to czekamy na dalsze. Jeszcze raz bardzo dziękuję za spotkanie. Ja też bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego. Profesor Tomasz Jasiński, mediewista z Wydziału Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, dyrektor Biblioteki Kurnickiej Polskiej Akademii Nauk. I tak, proszę Państwa, kończymy dzisiejszą Eurekę. Artur Wolski zaprasza jutro, a ja usłyszę się z Państwem w piątek. Katarzyna Kobylecka. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka.